Dzień dobry moi kochani, z tej strony Bigosik. Dzisiaj, jak słyszycie po muzyce, iście straszny odcinek, ponieważ wkrótce Halloween, już w sumie za chwilę, postanowiłem, że nagram taki specjalny odcinek z The Sims 2 Halloweenowy. Pokażę wam dwa tak naprawdę pakiety w jednym odcinku, czyli The Sims 2 Halloween Pack, który jest stworzony przez fana, taki, wiecie, halloweenowe akcesoria, coś takiego. W ogóle one zostały chyba w 2006 roku wydane. I tam w ogóle, jeżeli dobrze przeczytałem z opisu, to stworzył je 14-latek. Chyba jakoś tak. Jak ja sobie przypomnę, co robiłem w wieku 14 lat, to na pewno nie były pakiety do Simsów 2. Ale tak, pierwsze to jest The Sims 2 Halloween Pack, a drugi to jest Spooky Pack. Czyli straszna tak jakby paczka z The Sims 2 Store, czyli już od twórców. Jakby The Sims 2 Store już nie ma. Aktualnie krąży po internecie paczka z przedmiotami z The Sims 2 Store. Ja uważam, że jeżeli The Sims 2 Store zostało już zamknięte, to jakby nie ma chyba nic takiego strasznego, że używa się pakietów właśnie tych, wiecie, nie? Że się za to nie płaci, a się pobiera to z internetów. Więc linki do jednego i drugiego pakietu będziecie mieli oczywiście w opisie. A teraz przechodzimy już do konkretnego przeglądu. Na początku, jak widzicie, jesteśmy już w kas, także na początku pokażę wam fryzury i ubrania, jakie doszły z tymi pakietami. I uwaga, mogę się czasami mylić, co z jakiego pakietu doszło, także przepraszam was, ale wiecie, no dwójka jest na tyle taką grą troszeczkę ograniczoną, że tutaj no nie mogę sobie jakby nic przefiltrować, ani nic w tym stylu. Nawet nie ma pokazane, że to są chyba pakiety, że to są nieoficjalne rzeczy. Także jeżeli coś będzie mi się mieszać, to przepraszam, postaram się w ogóle nie mówić skąd to jest, tak? Więc dobrze, tu mamy Elvirę. Na początku zobaczmy sobie fryzurki i fryzurki mamy następujące. Mamy oto taki z bandaży jakby, taką fryzurkę, powiedzmy maskę, ponieważ ona jest częścią stroju właśnie mumii, tak? Mumii? Mumii, tak, mumii. Nie wiem, co ja wcześniej powiedziałem. Niestety trochę będzie mi ciężko z oglądaniem tego, bo niestety, no jak wiecie, ten wygląd dwójki i ten cały... Boże, jak to się nazywa? Ten interfejs był zrobiony z myślą o 4x3 monitorach. No ja teraz jakby mam trochę szerszy i niestety trochę będzie nam nachodzić, ale damy sobie radę. Potem mamy takie oto dyńki, proszę bardzo. Ja wam może pokażę tak z daleka. O, tak to ona wygląda. Najlepiej widać tutaj w lustrze. Jak to wygląda? Trochę duża ta dynia, ale no dodali, no to pokazuję. Kolejne mamy już dynię, taką tylko szarą. A tutaj mamy, zobaczcie, z innym wyrazem, bo tu mamy taką wściekłą z brwiami, a tutaj mamy taką troszeczkę luźniejszą. I mamy dwie jakby wersje kolorystyczne tego. Kolejna jest taka, która, powiem wam szczerze, że nie wygląda mi na halloweenową, ale ona będzie się łączyć też z pewnym strojem, który zaraz wam pokażę. Wygląda jak normalny taka zwykła fryzurka z gry. O, dlaczego mi tutaj Simsy przesuwacie to? I tutaj jeszcze taki Dracula, tak? Dobrze, pamiętam, tak? Chyba, że nie, to mnie poprawcie. Taka oto fryzurka, ona już jest bardziej taka pojechana, tutaj ze śrubami takimi fajnymi. I tutaj nawet chyba jest taka ala blizna, nie? Jakby po tych śrubach. Także fajnie, tu mamy jakieś szycie i wplątane czarne włosy. No te tekstura tych włosów nie jest już najlepsza, ale powiedzmy, że gra jest stara, więc dajmy takie 5 na 6, nie? I tutaj jeszcze dochodzą jedne takie włoski, ale powiem wam szczerze, że tego to już kompletnie nie rozumiem. Ale skupmy się na tych fajniejszych rzeczach. Także tak prezentują się fryzurki, idziemy zobaczyć stroje. A, i jeszcze wam zapomniałem powiedzieć, że tutaj jak wejdziecie sobie w okulary, to mamy dostępny tutaj taki kapelusz. Powiem wam, że ten kapelusz prezentuje się okej. Powiedzmy, nie ma tragedii, ale jeżeli ktoś z was ma The Sims 2 osiedlowe życie, no to są tutaj lepsze kapelusze. No nie ukrywajmy, jest ładnie zrobiony, jakby lepiej wkomponowany, tak jakby w tą czaszkę Sima.
czaszkę, mogłem powiedzieć fryzura albo głowa, nie? Także no, ale nadmieniam, że coś takiego też się pojawiło. Pierwsze stroje, jakie mamy do zaprezentowania, już się pojawiają na początku i te mam 100% pewności, że one pojawiły się w tym pakiecie od Fana. No jakby widać po wykonaniu, bo one nie są do końca Maxi Smash. Chociaż nie wiem, czy w dwójce jest w ogóle coś takiego jak Maxi Smash, ale wiecie, odbiegają trochę od stylu, nie? Dwójeczki. Tutaj mamy taką bluzeczkę. Ten wzór jeszcze się będzie przewijał w tym pakiecie. Wygląda całkiem okej, chociaż powiem wam szczerze, że to nie jest mój ulubieniec. Głównie właśnie przez tą bluzkę i przez ten wzorek nie do końca jakby mi odpowiada. No jeszcze ten zamek tutaj taki przez całą długość wygląda no średnio. Tutaj mamy bardzo fajne, bardzo ładne sukienki, właśnie takie typowo halloweenowe. One bardzo pasują właśnie do tego kapelusza, który wam pokazywałem wcześniej. Ona jest w paru wersjach, w trzech wersjach kolorystycznych. Moim zdaniem ta jest chyba najlepsza. Taki czerwony, trochę wpadający w pomarańcz, taki bardzo, bardzo ładny. Kolejny strój, taka troszkę więźniareczka. To mi się mega kojarzy, nie wiem dlaczego, ale z Lady Gagą. Taką wiecie, starą jeszcze, Alejandro, coś takiego, coś te sprawy. Albo nie Bad Romance, tylko telefon. To jest akurat fajne, to mi się bardzo podoba. Nie wiem, no jest wykonane bardzo ładnie, więc spoko. Kolejną rzeczą jest taka oto proszę sukieneczka, która swoją drogą mi trochę kojarzy się ze świętami, nie wiem jak wam. Może przez ten biało-czerwony, wiecie, taka mikołajeczka czy coś. No ale okej, jest to, nie narzekamy, nie? I tutaj jedna chyba z ładniejszych właśnie sukienek. Ona ma kolory, słuchajcie, ja nie wiem, czy to są cukierki, czy to są żelki właśnie takie pomarańczowo-żółte. Wam potem pokażę dokładnie o co mi chodzi, bo one też występują potem w obiektach. Także to jest chyba mój faworyt, jeżeli chodzi o sukienki z tego pakietu. Kolejne stroje, które mam wam do zaprezentowania, już są ze Stora. I to, proszę bardzo, takie oto sukieny, takie koszule. Nie chcę mówić koszula nocna, ale tak mi trochę to przypomina. Głównie właśnie przez to, że tutaj te falbanki tak wystają z tych rękawków. No ale powiedzmy, że jest w ogóle widać, nie? Od razu, że to jest taki styl właśnie dwójeczki. Ten mi się chyba najbardziej podoba. Ten czarny właśnie z tym czerwonym bardzo fajnie się komponuje. Albo na przykład ta czerwona. Też bardzo ładnie wygląda ta sukienka. Tu mamy mumię. Mumię, którą wam na samym końcu pokażę razem ten cały strój. A tu jest taka piżamka, taka już rozwalona, widzicie? Taka jakby z The Sims bezludna wyspa, nie? I ona chyba właśnie miała pasować do tych takich nieuczesanych trochę tej fryzury takiej, nie? Którą wam pokazywałem, że nie do końca rozumiem, czemu pojawiła się właśnie w tym pakiecie. Więc spoko, mamy parę wersji kolorystycznych. Cztery. No. Także tak prezentuje się ta część ubrań. Dobrze, moi kochani, i zrobiłem tak, jak obiecałem, tą mumię. I mumia prezentuje się w całej okazałości tak. Moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajne przebranie na Halloween. I w ogóle tak trochę creepy wygląda, nie? To już jest ten poziom takiego, że ona nie wygląda tak simowo, tak lightowo, tylko tu już zaczyna wchodzić taka nutka, nie? Taka nutka troszeczkę, że już ten poziom taki, nie wiem jak to nazwać, takiej brzydoty, no może nie brzydoty, ale wiecie o co chodzi. Takiego, że trochę horrorowego tutaj wchodzi, bo tutaj nie ma miejsca na buzie i tak dalej. Ciekawe jak w ogóle je w tym. Szczerze powiedziawszy, nigdy się nie przepatrywałem, bo w ogóle ja po prostu znam te pakiety, ponieważ ja robię sobie właśnie w Simsach takie halloweenowe rzeczy, ale tego akurat jeszcze nie używałem. Albo używałem? Już teraz nie pamiętam. Dobrze, idziemy zobaczyć, co mają mężczyźni. Poznajcie Richarda i na Richardzie dzisiaj zobaczymy, jakie doszły fryzurki w tych pakietach. I powiem wam, oczywiście dyskryminacja facetów idzie w najlepsze, bo faceci oczywiście mają mniej. Ale zacznijmy od początku. Mamy oczywiście te dynki, które były w przypadku simeczek także. Mamy oczywiście tą mumię,
która wydaje mi się, że w wersji męskiej wygląda jeszcze straszniej, w sensie jeszcze tak gorzej, nie? Bo tutaj... kobiety miały taką delikatną tutaj, nie? Te białe, a faceci mają troszeczkę ciemniejsze, moim zdaniem. Mamy kolejną fryzurkę, która tak jak w poprzednich u Simek nie rozumiem za bardzo, czemu pojawiła się tutaj w tym pakiecie, ale dobrze. I mamy tutaj taką Drakulę i w ogóle dla mnie to jest hit, bo czoła w The Sims 2 tych Simów są takie duże. I jeszcze ktoś wpadł na pomysł, żeby je przedłużyć, nie? Także śmiesznie. I tak jak w przypadku kobitek, mamy takie zardzewiałe śruby, mamy także te blizny po śrubach i mamy tutaj taki długą bliznę po jakiejś operacji, słuchajcie, po operacji jakiś tutaj Sim przeszedł i ma tutaj taką bliznę, więc wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Uwaga, uwaga, faceci nie dostają kapelusza, ale dostają za to takie oto okulary. Ja nie mam pojęcia, z czym są związane te okulary, czy to ma być jakiś Matrix, czy coś. Ale nadmieniam, że się w tym pakiecie pojawiają, w jednym albo w drugim. I ze strojów faceci mają oczywiście dostępną mumię, którą także wam pokażę na końcu w pełnej okazałości. No, wydaje mi się, że faceci mają ciemniejszą tą mumię jakby. I tutaj mamy takie, proszę bardzo, oto fraki. Fraki, tak? Takie garniturki jakby. I powiem wam, że one bardzo ładnie wyglądają, są bardzo fajnie wykonane, mają cztery wersje kolorystyczne i bardzo ładnie komponują się, jeżeli mamy wampira. Bo wiecie, wampirowe takie sprawy to jak najbardziej pasują właśnie do tego, także do wampira polecam. I tutaj mamy takie, proszę o to, poszarpane ciuchy, tak jak w przypadku kobiet. Mamy takie, proszę bardzo, tutaj z krawatem i takie tutaj bez. I bardziej interesuje mnie tutaj to, czy to jest część ubrania, czy to jest tutaj taka, wiecie, wszyta taka skóra, nie? Która by pasowała właśnie do tego stroju i tutaj też. Ale wydaje mi się, że to ma właśnie imitować taką zszytą jakby skórę, takie, wiecie, części. Więc tak, jeszcze wam pokażę mumię. I tak oto, kochani, prezentuje się mumia, nawet nie ściągnąłem mu okularów. I tak, wydaje mi się, że jest ciemniejsza. No, także tyle by było z ubrań i z fryzur, a teraz przejdziemy do obiektów. Okej, moi drodzy, i jesteśmy już z powrotem i słuchajcie, w obiektach to jest prawdziwe szaleństwo, świetne są te rzeczy i teraz pokrótce każdy wam pokaże. Nie przejmujcie się, jeżeli tu jest taki miszmasz, ponieważ, no jak wiecie, te obiekty są rozrzucone po całej grze, w sensie po wszystkich tych jakby... po wszystkich tych działach, także może być lekki zamęt, ale spokojnie wszystko ogarniemy. Dobrze, na początku krzesełka i na początku tak się dziwiłem, tak krzesła w pakiecie o Halloween, ale mamy tutaj krzesła, które bardzo ładnie wyglądają i można je potem wykorzystać jak najbardziej, szczególnie na przykład ta wersja i ta jest bardzo ładna. Tutaj mamy wersję z fioletowym i pomarańczowym, które kojarzą się z Halloween, no kojarzą się, nie? Po prostu i one mega pasują do, proszę bardzo, takich oto ładnych stolików. Myślałem, że się przesunie. To nie ta część. Dobrze, to idź na miejsce, proszę bardzo. One pasują właśnie do tych stolików, które mają takie ładne obrusy. I oczywiście te obrusy... Czekajcie, ja sobie zejdę tutaj niżej, bo mi coś kamera szaleje. I te obrusy mają wzór, ten, który ma Simka właśnie na tej bluzce, który wam pokazywałem w kasie. Także tak się prezentują stoliki. I tutaj mamy, proszę bardzo, takie szkieletory, to są ozdoby właśnie takie i one mają parę wersji kolorystycznych, na przykład może być też czerwona, o, jak ktoś chce, albo czarna, więc tak się prezentują, proszę, szkieletony i od razu jak tutaj jesteśmy, od razu wam pokażę, mamy dostępne takie oto drzwi, one nie są jedyne, także mają parę wersji kolorystycznych i one są takie zniszczone, nie, jakby... One są na bazie jakiejś właśnie drzwi z dwójeczki, ale... Ła! Tutaj na mnie toperek wszedł w kadr. Ale są właśnie takie zniszczone, takie halloweenowe, wiecie, tutaj z pajęczynami, bardzo, bardzo ładne. I tutaj już przejdziemy od razu, jak jesteśmy tutaj przy ścianie. Jak widzicie, tutaj mamy z tyłu pełno tapet z tego halloweenowego pakietu. Ten na przykład mi się bardzo podoba. Albo na przykład te właśnie do pokoju dziecięcego ładnie wyglądają, nie?
I tutaj mamy jeszcze dodatkowo takie ozdoby. Mamy jakiś kapelusz przecięty, mamy jakieś tabliczki. Tej nie rozumiem, bo jest łapą, ale dobrze, jak najbardziej. Tutaj mamy kalendarz, oczywiście taki halloweenowy, z takim ładnym obrazkiem. Ładnie to wygląda, nie? I oczywiście, no wiadomo, październik. Zaznaczone jak najbardziej. Widzicie? Ej, dobrze mówiłem. 2006 rok. No, to dobrze. Tutaj mamy takie ozdóbki, takie. Tutaj mamy jakiś domek, tu jakaś dynia. Oczywiście część ma jakieś kolory, te obiekty. No, tu na przykład są tylko dwa. A, ten nie ma wcale. No, to super pokazałem. Ale wierzcie mi, że mają kolory te obiekty. Dobrze, lecimy do następnego rzędu. Tu mamy... O, widzę, że... Nie, dobrze? Ten źle postawiłem. Tu mamy takie nagrobki i one chyba są na jakieś gazety czy na coś. Widzicie, tu jakieś są ten... Tu jakieś są... jakieś rzeczy powkładane. Tutaj mamy świeczuszki. Może ja zgaszę? O! Tutaj mamy świeczuszki, proszę bardzo. One właśnie są na wzór właśnie tych... właśnie, kurde, nie wiem, czy to są cukierki, czy to są żelki, ale wiecie, o co mi chodzi. To takie... no, takie no. Bardzo ładnie to wygląda, chociaż powiem wam szczerze, że ja bym wolał, gdyby były na przykład troszeczkę mniejsze. By było spoko, ale no, nie wymagajmy za dużo, tak? Tutaj mamy taką ładną ozdobę. Przynajmniej mi się bardzo podoba. Zawsze ją umieszczam właśnie na przykład na korytarzu albo na takim przedpokoju. O, ustawiam sobie właśnie taką szafeczkę i na tej właśnie stoi zawsze taka creepy ozdoba z czaszkami. Bardzo, bardzo mi się podoba. Potem mamy lampy. Lampy, proszę bardzo, na stół. Tutaj mamy te dynie. I pamiętacie, te dynie, dokładnie ten sam model był użyty w kasie do Simów. Także mamy tutaj dwie wersje i one chyba też mają wersję, tak, tą szarą, którą, znaczy szarą, białą, którą widzieliśmy w kasie. Kolejna lampa stojąca, która nawiązuje właśnie do tej lampy i ona chyba też jest w innej wersji koloru. Tak, tutaj jest pełno w ogóle wersji kolorystycznych. Ta wygląda fajnie, nie? Ta, takie ombre ma trochę, fajnie, fajnie jest. Ja, wiecie, ombre i już jestem w domu. Dobrze, włączmy dzień. Tutaj mamy takie wazony z ozdobami jakby takimi powycinanymi. Bardzo ładnie to wygląda. Gdzieś tam w kącie sobie postawić. Super. Są jakieś nietoperki i tutaj jakieś dynie wycięte. Fajnie, fajnie to wygląda. Tu mamy jakiś taki duszek do postawienia, ale to chyba bardziej, wiecie, na stół. O, na stole chyba lepiej się trochę prezentuje. Więc tak. Tu mamy kamień. O, w ogóle kamień z jakimiś tam napisami. Proszę bardzo, stay away, go back. Także można sobie popostawiać w ogródku na przykład. Tu mamy nietoperka, którego widzieliście, bo się wciął w kadr. I on jest w dwóch wersjach kolorystycznych, może być też taki szary. Tu mamy kolumny do ozdobienia. Jedna jest taka właśnie bardzo, bardzo wysoka, druga jest taka normalna. Ona jest taka troszeczkę zniszczona, nie? I także mają wersje kolorystyczne, ale ta chyba jest najfajniejsza, najładniejsza. W ogóle widzę, że część tutaj jest przetłumaczona. Kolumna podwójnej zagłady. Spoko. Tu mamy ten, wielkie takie drzwi. Wielkie drzwi, które są, jak wiecie, no, na dwa, nie? Na dwa tutaj, na dwa poziomy. Drzwi wejdź ze strachem. Ładnie. I w ogóle, o, na klamkach są takie ten, takie, nie wiem jak to nazwać, takie diabełki, czy... No, chyba takie diabły, nie? Także ładnie, ładnie to wygląda. I jeszcze do góry pokażę wam okno, które także jest na dwa. Podwójne pęknięcia w bólu. One? Nie ma pęknięć, nie? One jest takie zwyczajne. No, więc w sumie można nawet używać, tak wiecie, nie? Poza Halloween. Bo czemu? Czemu by nie? Dobrze, kolejny rząd akcesoriów i obiektów to są dynie. Dynie, które wyglądają... No ta wygląda tak średnio, bo ona tak strasznie się błyszczy. Nie wiem dlaczego. Jeszcze ta czarna to już w ogóle. Ale mamy na przykład zrobione półmiski z takiej dyni i to już wygląda bardzo, bardzo ładnie. O, i jak widzicie, tutaj są właśnie te żelki. Te żelki albo te cukierki. Możecie dać mi w komentarzach, bo wiem, że parę osób jest ze Stanów i może wy będziecie wiedzieć, czy to są właśnie żelki, czy to są cukierki.
Dobrze, kolejna rzecz to są takie drzwi. Takie nogi jakby czarownicy czy coś takiego i je można właśnie pod drzwi dać albo właśnie pod ścianę. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo śmiesznie. Ja ustawiam właśnie głównie pod ścianę, bo pod drzwi to potem tam simowie krzyczą, że nie mogą przejść, nie? I one też jest w paru wersjach kolorystycznych. Te rajtuzy im się zmieniają, nie? No, dobrze. Kolejna dekoracja to są takie oto duszki z napisem Happy Halloween. One fajnie wyglądają, na przykład przed wejściem sobie daję na przykład taki, nie wiem, na przykład jakiś taki stoliczek czy coś i tam właśnie daję taki napis Happy Halloween, znaczy tą ozdobę z napisem. Kolejne nagrobki już takie większe, typowo do właśnie ogródka, z napisem właśnie RIP albo SIM in Peace, takie prześmiewcze trochę. One akurat właśnie do ogródeczka, nie? Do ozdoby. I kolejny obiekt, którym ja jestem po prostu zakochany i zawsze ustawiam go właśnie w tym przedpokoju, to jest właśnie taki, taka, nie wiem jak to nazwać, taka nie biblioteczka, tylko właśnie taki regalik jakby i on ma właśnie takie ozdoby tutaj, wiecie, świece są, jakiś obrazek, księga, no i dynia. I powiem wam, że ta dynia mi się bardziej podoba niż ta. No, jakby tą mi dali osobno, to bym był zachwycony po prostu. Dobra, kolejne to są takie oczy i to też chyba bardziej do ogródka, nie? Takie... zbiór oczu, też fajnie to wygląda. Tu mamy kociołek, który się dymi, o, proszę bardzo, ma taką lekką animację dymienia się, on jest tylko w jednej wersji kolorystycznej, dobrze. Potem mamy taką oto trumnę postawioną, trochę mi się kojarzy z The Sims 3 Wymarzone Podróże, chociaż tam były takie, to były takie starożytne, nie? A tu mamy już taką trumnę trochę i powiem wam szczerze, że tu są takie jakieś wypustki i ja za cholerę nie wiem od czego to jest. Czy to jest, to mają imitować oczy, czy może piersi? No ale chyba nie, bo to by były za wysoko chyba, nie? Czy nie? Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy to są oczy, czy coś innego. Jak sądzicie, bo ja do teraz nie wiem, tak długo używam tych pakietów i do dzisiaj nie wiem. Okej, okay, i kolejne obiekty, to są już takie, już potężniejsze, takie masywne, nie, widać. Mamy tutaj, gdy świnie latają, proszę bardzo, to tutaj mamy taką oto ozdobę. A tutaj mamy takiego jakby gargulca. O, nawet jest podpisane, że to jest gargulec. Bardzo ładnie wykonany, nie? Tutaj ma takie skrzydła i takie rogi. Ja zawsze używam tych obiektów. Tego mniej, ale tego zdecydowanie często. Okej, okay. I tutaj jeszcze mam wam do pokazania kolejne dwa okna, kolejne obiekty. Tutaj mamy okienko takie zabite dechami jakby. I o, czy one ma... Tak, ma parę trzy wersje kolorystyczne. I tutaj mamy okienko, które ma powybijane szyby. To też mega, mega robi klimat. I z tyłu oczywiście tutaj macie też te tapety, nie? Do użycia. Już ich tak osobno nie dawałem, żeby już nie tracić czasu. Tu mamy taką lampę uliczną, którą możecie sobie postawić w ogródku. I ona jest tak fajnie wygięta. Bardzo, bardzo fajnie wygląda. Potem mamy taki jakby kinkiet i ten kinkiet chyba ma a nie ma wersji kolorystycznej, jest tylko taki złoty. O, proszę. Potem mamy te kinkiety, które nawiązują właśnie do tych świateł, które pokazywałem wam wcześniej. Tutaj mamy ten obraz i on też się chyba nawiązuje i on nawiązuje tym razem do tej trumny. I to chyba jednak będą oczy. Czyli jednak to chyba będą oczy. Dobrze. A tu na sam koniec mamy taki kinkiet właśnie z tym gargulcem, tylko już takiej może gorszej jakości, bo tutaj jak widzicie nawet nie ma wyszczępionych jakby palców. Ale to nic, to trudno. Dobrze, i to są obiekty, które chciałem wam przedstawić, a tu proszę bardzo, przedstawiam wam jeszcze trzy obiekty takie specjalne, takie duże, które dodatkowo świecą. Mamy tutaj garnek, one to chyba takie są, wiecie, jak można postawić w święta, że one są tak nadmuchiwane, nie? Tu mamy jakiś właśnie kosmitów w garnku. Tu mamy takiego pięknego czarnego kotka z oczami świecącymi.
A tutaj mamy taką dynię z kapeluszem. I uwaga, uwaga, taki mały chyba easter egg. Jak się podejdzie do nich i się ogląda te obiekty, to one zaczynają tak mocno falować w ogóle. Tu proszę bardzo, ty proszę zaprezentuj. Spadaj, babo. Kotek też się delikatnie rusza. I Kobito, pokaż jeszcze tą. Ten obiekt. No i widzicie, Simowie się cieszą, jak patrzą na te obiekty, nie? No, także to by było wszystko. Boże, ten przegląd bardzo długo trwał, a chciałem, żeby był taki szybki. Dajcie mi proszę znać, czy też się bawicie tak jak ja, że na przykład jak jest Halloween, to robicie Simom Halloween, bo ja jestem mega, mega podjarany wtedy, wiecie, robię Halloween tutaj i w czwórce i w dwójce. Dajcie proszę znać, czy macie może jakieś jeszcze obiekty, których używacie specjalnie na The Sims, na Halloween w The Sims 2. Będę bardzo, bardzo ciekawy. Oczywiście linki do tych pakietów macie w opisie. Dajcie proszę znać, czy robicie właśnie takie halloweenowe rzeczy w Simsach, jeżeli jest Halloween w prawdziwym życiu. Będę bardzo, bardzo wdzięczny za każdy komentarz. Mam nadzieję, że wam się podobało i będziecie chcieli takich przeglądów więcej, ponieważ mam takie pakieciki w zanadrzu. Zapraszam także do innych serii na kanale. Życzę wam strasznego Halloween. Zapraszam do subskrypcji i dawania dzwoneczka, żeby być na bieżąco z każdym takim filmem. Także dziękuję wam jeszcze raz. Życzę udanej zabawy na Halloween. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa!